Witajcie, nagrywamy kolejny odcinek wspaniałego kulinarnego streama. Dzisiaj będziemy do obiadu używali oka aktywnego, które podpalimy za pomocą zapałek. Po czym udamy się do kuchni. W ogóle mogłam zrobić ciemno, żeby było. Chciałam zrobić, żeby było ciemno i spróbuję dostać się do tego lekarza. Może poszedł w Kimę. Właśnie tego potrzebowaliśmy. Tu się nie otwiera, kluczyk zajumaliśmy, no to pewnie mamy wejścia. Teraz tym kluczykiem, moi drodzy, to my mamy dopiero wejścia. Może tutaj? To nie kluczyk nie jest do tego miejsca? Nie. Zamknięte drzwi były jeszcze jedne. Numer 15. O tak! Teraz żadne drzwi, teraz każde drzwi stoją przed nami otworem praktycznie. O, jemu brakuje oczka. Oj. Jest jedno oczko. O, nie pogadaliśmy za wiele. A co tu robi misio? Misio został skazany za co? Kluczyk? Woda? Dolałam wody. Wypiłam wodę, dolałam wody, wypiłam wodę, dolałam wody, wypiłam wodę. Dolałam wodę, wypiłam wodę, dolałam wodę, wypiłam wodę. Wypiłam wodę, dolałam wodę. Wypiłam wodę. Misio, teddy bear. Missing cat. Misia zgubił główkę. Ciach! Patient card. Staruszek, 41 lat. Obecnie wymaga oczu. Aha, że wymaga transplantacji. Oczu, uszu i włosów. Ale jego stan jest stabilny. Blisko cmentarza został znaleziony kilka dni temu. Niby żyje, kluczyk mi dał, światełka mu nie zapalał. Czemu w ogóle widzi? Ale mogę ci wsadzić pięcioro... Nie, to nie posłuży za oko. O, rzuciłam czymś kamieniem w okno. Jak to? A po co dali kroplówkę misiowi? Może to bym przecięła? Pik, 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 pik. Dobra, idziemy do kibla. Mogłabym zapalić światło jeszcze i zobaczyć, czy on mnie widzi. Ej, ty niemowo. Języka ci nie zabrali. Podpalić go można? Misia można może podpalić. Dobra, wszystko spłonie. Nie da się misia podpalić? I co mam z tym uczynić? Do kibelka. A w kibelku mamy mydełko, bo ktoś się schylał. Na pierwszy zapal światło, może tam też będzie jaśniej. Można... O, co to? Ale co to jest? Mogę podpalić? Nie mogę. Nożyczkami... Pozbawiłam kogoś oka. Wy nie widzicie, taka kartka z jednym przebitym okiem się pokazała pode mną. Koreczek. Błyszczący kapsel. Będę grzebać teraz w kiblu. Spuszczę wodę. A tam taki wąż! Tylko gówno wszędzie. Czemu spuściłam wodę? Jest gówno. Grzybki? Co robią grzybki? O Boże, grzyba tu mają. Tego się nie da przeciąć. Oko rozwaliłam. Ogólnie trochę za dymę zrobiłam. Chcesz kapsel? 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 Nie? A zapałki? Nie? A nożyczki? Nie? Piątaka też nie chcesz? Misia poglądałam. Może do niej pójdę. Czy ty, pani Pancia, chcesz kapsel? Coś ty zrobił! Jesteś nienormalny! Zostaw mnie z pokoju! A skąd wiesz, że to ja? A skąd ona te rzeczy wie? O, oko. No i tak miał być. Teraz gra gitara. Komu wydłubałam oko? Pytanie, komu ja wydłubałam oko? Cześć gościu, mam dla ciebie drugie oko. A, jeszcze muszę mu uszy gdzieś od kogoś obciąć i dodać, a potem włosy. Tak? O to chodzi w tej grze? Czy o to chodzi? Ale o co chodzi tu? O co chodzi tu? Wróćmy tutaj. To ja mu wydłubałam te oczy? Masz sadzić kapsle. Podpalać cię? Widzisz, zachciało ci się podglądać mnie. To teraz oddawaj włosy. Pan Gorzek, będzie mi się to faktycznie śniło.
Misio nie ma uszu, bo Misio nie ma głowy. Więc nie mam jak odciąć Misiowi uszy. Mogłabym jej odciąć uszy. Coś ty zrobił. A czekajcie, czekajcie. Mogłam tak zgasić światło, pójść korytarzem w lewo i prosto, i w lewo, a potem jemu obciąć uszy. Podpalić go mogę? No włosów nie ma, to mnie ukradnę. Sprawa wygląda tak, że jeszcze w sumie mogłam zapalić światło i pójść się z nim rozmówić, nie? Bo przecież ja nie widziałam, kto mu zajął kluczyk. Bądź ostrożny. Jedna pomyłka i skończysz tak jak... ja. Ktoś ukradł mój kluczyk. Ktoś pił z mojego kubeczka. Ktoś strzykiwał się z mojej strzykawki. No i co? Bądź ostrożny. Ktoś ukradł mój kluczyk. Dobra, wróćmy się. Wróćmy się. Jeszcze nie było nas, tu nie było, bo tu nie mamy kluczyka. Brakuje nam kluczyka. Widzicie, sprawa wygląda tak, że brakuje nam kluczyka. Cofnijmy się jeszcze. W prawo pójdźmy. Ptaszar zabity, ucho mamy. Spoko, tak ja mogę grać. Ucho mu wstawiliśmy. Brakuje mu jeszcze jednego ucha, dalej nierozmowny. Trzeba szukać następnego. Może gdzieś na zewnątrz znajdziemy. Krew się polała. Wszędzie krew. Everywhere is the blood. Blood everywhere. Drin, drin. Drin, drin. Hello, this time you'll go? O! Tutaj trzeba dźgnąć nożyczkami, tu! Ucho stąd wezmę. Klapsem? Podpalić? Cholera, tam wystaje coś tam z putego. Może da się coś wkliknąć? Coina? Nie da się wrzucić. No fuck. To jest jakiś park? Słyszeliście kroki? Skoro ja słyszałam kroki? Ej, chcę tam dostać! Może tak, wyjdę i wejdę. Może on chce zjeść ptaka, tylko nie wie jak. Error, error, error. 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 W kiblu byłam. Zwiedziłam. Dźgnęłam oko, wyrwałam. O! Włosy, ohyda! Włosy z lewu. Fe! O ile fe! Pozwól, że ci pomogę. Chyba będzie to wszystko mi odetnie. Znacznie lepiej. Dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że nie zaszkodziłeś bardziej niż pomogłaś. Ja też. Obawiam się, że wybicie oka komuś nie było najlepszym pomysłem. Więc... co konkretnie stało się na cmentarzu? Znalazłeś jakieś wskazówki? Ja! Coś zaatakowało mnie kilka kroków od bramy. Nie znalazłem niczego pomocnego. Nie bij mnie. Nie zdążyłem się nawet rozejrzeć. Przepraszam, że cię zawiodłem. To nic. Doceniam, że przynajmniej próbowałeś. Niewiele tutaj ma na to odwagę. Wydaje nam się, że na cmentarzu mogą znajdować się jakieś wskazówki odnośnie naszej nieśmiertelności. Możesz to dla mnie sprawdzić? Ja muszę poszukać pielęgniareczki. Nie szukamy czegoś konkretnego. Po prostu zobacz, czy nie znajdziesz tam jakiejś informacji. Widzę, że masz przy sobie nożyczki.
Mogę pożyczyć. Nie. Pokażę ci drogę na skróty. Zobaczymy, jak ci się podoba, gdy inni robią krzywdę tobie. Rozdział drugi zakończony. Odblokowano osiągnięcia. Lekkie rany. Nienawiść pająków. Rzeźnik. Cyklop. I strach na wróble. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie. Koniecznie. Bo następny rozdział, trzeci, cmentarz. Wtedy dopiero przed nami stanie otworem.